Za nami tegoroczna ceremonia wręczenia złotych globów. Aż pięć nagród zgarnął biograficzny film Oppenheimer. Barbie, nominowana w aż dziewięciu kategoriach, otrzymała jedynie dwie statuetki. W kategoriach telewizyjnych najwięcej nagród przyznano serialowi Sukcesja. Tegoroczne złote globy były przełomowe. Prawo do organizacji ceremonii nabyła prywatna wytwórnia telewizyjna, a zwycięzców po raz pierwszy nie wskazało hollywoodskie stowarzyszenie prasy zagranicznej, które zostało rozwiązane. Swoje głosy oddało natomiast 310 dziennikarzy i dziennikarek z 75 krajów. Złote Globy uważa się za ważny prognostyk przed ceremonią wręczenia Oscarów. Rekordzistami wśród nominowanych był film Barbie oraz serial Sukcesja. Obie produkcje miały szansę na dziewięć nagród. Najbardziej docenionym filmem okazał się Oppenheimer. Zdobywca pięciu złotych globów w kategoriach Najlepszy dramat, najlepszy reżyser Christopher Nolan, najlepszy aktor w dramacie Cillian Murphy, najlepszy aktor drugoplanowy Robert Downey Jr., najlepsza muzyka. Ludwik Goranson. Najlepszą komedią lub muzykalem okazał się film Biedne Istoty reżysera Jorgosa Lantimosa, który w pokonanym polu zostawił Barbie, typowany przez wielu na faworyta. Produkcja o najsłynniejszej lalce na świecie zdobyła dwie nagrody: za najlepszą piosenkę oraz za największy sukces kinowy. W kategoriach telewizyjnych Cztery statuetki zebrała sukcesja. Najlepszy serial dramatyczny, najlepszy aktor, Kiran Kulkin, najlepsza aktorka, Sarah Snook oraz najlepszy aktor drugoplanowy, Matthew McFadyen. Trzy nagrody otrzymał serial The Bear. Uznano go za najlepszy serial komediowy, a Jeremy Allen White i Ayo Edebiri odebrali nagrody dla najlepszych aktorów komediowych. Statuetkę w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny otrzymała Anatomia Upadku.